Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radio. Przed nami gaść informacji prosto od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. W niedzielne, niemal południe, w Grodzisku Wielkopolskim doszło do pojedynku dwóch Beniaminków. O tyle ważnego, że dającego odpowiedź na pytanie, który z tych dwóch Beniaminków będzie walczył do samego końca sezonu o utrzymanie się w Ekstraklasie. Wygrana 2-0 gospodarzy pokazuje, że Warta jest cały czas w pełnym gazie i coraz bardziej oddala się od miejsca na końcu tabeli. Po pierwszej połowie, która była takim czasem rozpoznania obu drużyn, w drugiej połowie warciarze wzięli się do roboty. Pierwsza bramka padła w 70 minucie, a nasi komentatorzy, wśród których był nie tylko Krzysztof Ratajczak, dziennikarz sportowy Radia Poznań, ale również wiceprezes Warty Bartosz Wolny, cieszyli się tak. Łukasz Trałka, 1-1. Brawo, Łukasz. Jest w polu karnym. Trałka strzela. Jest! Gol! Gol, gol, gol! Na Kazabaku! Brawo! Dostał tę piłkę, ale akcja cudowna Łukasza Trałki. Brawo! Cudownie strzeliwuje tę piłkę i zobaczymy, komu ten gol będzie zaliczony. Czy zdąży całą linią na Kanabaku jeszcze skierować piłkę do siatki? Czy to Łukasz Trałka będzie znajdzie? Wszyscy całują Łukasza. Tak jest, wszyscy ruszyli do Łukasza, ale Makana Baku też tam był blisko przed linią bramkową. 70. minuta spotkania. Nieważne czy Trałka, nieważne czy Baku, ważne, że Warta prowadzi się pod Beskidziem Bielsko-Biała. 1-0. Drugą bramkę zamykającą mecz w 90. minucie dołożył rezerwowy, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Jego nazwisko wykrzyczeli również nasi komentatorzy. Puzdra! 2-0! W 90 minucie strzela drugiego gola dla warciarzy! Wygrana nad Podbeskidziem daje Warcie naprawdę duży oddech do końca sezonu, bo z 29 punktami zieloni plasują się w tej chwili w samym środku tabeli. I patrząc na ich potencjał, to chyba nie jest ostatnie słowo na wiosnę. Prosto z szatni. Ten mecz warciarze zagrali z myślą o swoim kontuzjowanym kapitanie Bartoszu Kielibie. Specjalnie dla niego ubrali koszulki na rozgrzewce przedmeczowej, a na konferencji po spotkaniu trener Piotr Tworek powiedział: zwycięstwo chcieliśmy zadedykować naszemu kapitanowi Bartkowi Kielibie. Wiesz, Bartek, jak jest u nas w szatni, jak wychodzimy na spotkanie, wiesz, jakie są słowa motywujące. Dzisiaj Kiełbik powiedział, że nikt nie ma prawa odstawić nogi w tym meczu, dlatego że ty, grając w tym zespole, nigdy nie odstawiałeś nogi i zostawiałeś całe serce dla swoich kolegów i oni dzisiaj to zrobili dla ciebie. Bartuś, wracaj do zdrowia, wracaj do nas. Bartoszowi Kielibie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i na boiska, żeby ta wiosna także i jemu przyniosła wiele sportowej radości.